Jarosław Sławek, Dzień z życia gwiazdy. Dzień z życia gwiazdy, Jarosław Sławek. Co dzień budzę się piękniejszy, ale dziś to już chyba przesadziłem. Spojrzałem w lustro, a mym oczom ukazał się obraz mega przystojniaka. Na bank bije na głowę tych wszystkich lalusiów z telewizji. Wypadałoby to jakoś wykorzystać. Może mógłbym zostać radnym? W sumie doskonale wyglądałbym na plakacie wyborczym. Ale bycie radnym musi być strasznie nudne. Może mógłbym zacząć grać w reklamach. Reklamowałbym wycieczki zagraniczne do dalekich krajów lub niskim głosem zachęcałbym klientów do zakupu preparatów na wzdęcia. Ale w gruncie rzeczy, po co mi to? Ja muszę wymyślić sobie coś innego. Wiecie co? Mam pewien pomysł, wręcz genialny. Dlaczego nie wymyśliłem tego wcześniej? Przecież mógłbym zostać celebrytą. Celebryci mają tak fantastyczne życie. Chociaż krąży o nich cała masa niepochlebnych opinii i żartów. Bo na przykład, po czym poznać, że na rowerze jedzie celebryta? Ano po tym, że światełko lampki skierowane jest wprost na niego. Ale co tam? Mam już wizję, jak będę zapraszany na te wszystkie spotkania, bankiety, na których poznam bardzo grube ryby show biznesu. Jak będę spotykał się z niesamowitymi kobietami, które można spotkać tylko, albo zobaczyć tylko na okładkach kolorowych pism. Jak będę woził się po mieście wypasioną furą i mieszkał w przestronnym apartamencie z widokiem na morze. To jest plan. I w tym momencie odezwał się we mnie głos rozsądku. Tylko jak ty to, chłopie, zrobisz? Pomyślałem, zupełnie jak w bajce o pomysłowym Dobromirze, zastukała mi na głowie taka czerwona piłeczka i wiem, zajrzę do internetu. Przecież tam jest wszystko. Wszedłem na jeden z tych mega portali plotkarskich, pudelek, prosiaczek czy inny tam melonik. Pierwsza informacja, która ukazała się moim oczom, zmroziła krew w moich żyłach. Otworzyłem szeroko oczy, a na ekranie wyświetliło się zdjęcie kobiety. W gruncie rzeczy całkiem ładnej, która, jak dalej czytam, wyszła za mąż za 70-letniego dziadka, który notabene wykorkował po pół roku małżeństwa. Zgadnijcie, kto zgarnął cały majątek. I to jest pomysł! Tak, mam już swój sposób do osiągnięcia sukcesu. Bardzo szybka droga. Przemęczę się z jakąś emerytką przez pół roku, a później hulaj duszo, piekła nie ma. Tylko co na to powiedzą moi znajomi? Przecież zabiją mnie śmiechem. A jak usłyszą o moim pomyśle, będą turlali się po podłodze przez minimum pół godziny. Nie, muszę dbać o mój PR. Tak być nie może. Wiecie co, w gruncie rzeczy to mógłbym zostać gwiazdą sportu. Tak, sport to jest to. Mógłbym być na przykład piłkarzem, takim jak Cristiano Ronaldo. Kiwać wszystkich na lewo i prawo i strzelać bramki z połowy boiska. To by było coś. Albo być takim drugim Balotellim. Takim zadziornym, takim łobuzem stadionowym. Nawet jestem trochę do niego podobny. Poproszę jeszcze fryzjera o małą korektę mojej fryzury i mogę wchodzić na boisko. Piłka nożna, świetna rzecz, ale jak przypominam sobie moją karierę piłkarską w trzeciej klasie liceum na lekcjach WF-u, to nie wygląda to już tak różowo. Bo który z szanujących piłkarzy jest w stanie przebiec przez całe boisko, wszystkich obkiwać i tuż przed samą bramką przewrócić się na piłce? Sweet, tak. Może lepiej zostanę aktorem. Tak, być aktorem to by było coś. Mógłbym zagrać na przykład w nowej wersji Jamesa Bonda. Nie tej, która zaraz będzie w kinach, jeszcze lepszej. Mam nawet wycinek z kwestii, którą mógłbym powiedzieć. Wyobraźcie sobie, James Bond spotyka w Moskwie Nataszę, agentkę KGB. Natasza do Jamesa. James, czy masz jakiś nowy gadżet przy sobie? Tak, Nataszo, wyobraź sobie, że mam zegarek. Nowy model Omega 2012. O, James, a cóż on takiego potrafi?
Widzisz, Nataszo, ten zegarek jest w stanie powiedzieć wszystko o osobie, z którą rozmawiam. O, a co w takim razie mógł powiedzieć o mnie? Widzisz, Nataszo, mówi, że nie masz w tym momencie majtek. To nieprawda, James. Właśnie, że mam na sobie majtki. Przepraszam, mój zegarek śpieszy się o jakieś pół godziny. Jak widzicie, jest wiele sposobów na zostanie gwiazdą. Ja wybrałem co najmniej kilka. Chociaż w gruncie rzeczy myślę, że powinienem zostać sobą i rozwijać swoje pasje. I tego wam również życzę. Dziękuję wam bardzo.